Jacek Ożuk, witam Państwa, rozpoczynamy raport PCH24. Dzisiaj w programie o dobrych informacjach z Teksasu, o złych informacjach z Australii, a także o małej liczbie osób zapisanych na słowackie spotkania z papieżem Franciszkiem. Zapraszam na program. Jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia, to osoby zaszczepione nie zostaną nimi objęte, powiedział w środę na antenie Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Osoby zaszczepione nie mogą ponosić kosztu nieodpowiedzialności innych, dodał „dopytywany, czy jesienią idąc do restauracji lub do kina trzeba będzie być zaszczepionym”, wskazał, że trzeba się szczepić. Jak dodał, mają to sprawdzać organizatorzy czy właściciele restauracji. Będą mieli prawo sprawdzać paszporty czy certyfikaty covidowe, zaznaczył Niedzielski. Minister zdrowia odniósł się także do pytania o szczepienie całego społeczeństwa trzecią dawką. Według niego patrząc na inne kraje widać, że taka potrzeba się pojawia. Dodał jednak, że taka decyzja nie będzie podejmowana w oparciu o emocje, tylko o fakty. Trzeba sobie zadać pytanie, na ile stosowanie preparatu niezmienionego poprawia odporność względem nowych mutacji. Wszystkie te elementy trzeba ważyć stwierdził Niedzielski, dodając, że EMA odbiera w najbliższych tygodniach badania od firmy Pfizer na ten temat. Ci, którzy zarzucają ministerstwu manipulację w sprawie szczepień, zapomnieli widocznie, że rządowa kampania Narodowego Programu Szczepień nosi przecież tytuł Ostatnia Prosta, a już od podstawówki wiadomo, że prosta jest nieograniczona. 1 września w Teksasie weszło w życie nowe prawo broniące ludzkiego życia – Przepisy zakazują aborcji po wykryciu bicia serca dziecka w łonie matki, czyli około 6 tygodnia ciąży. Teksańska ustawa Pro-Life została przyjęta w maju i jest jedną z kilku podobnych zmian broniących życie nienarodzonych uchwalonych przez władze Stanów. Jednak wszystkie pozostałe były dotąd blokowane przez sądy, nim zaczęły obowiązywać. Tym razem, mimo wniosku o zastosowanie środka tymczasowego, Sąd Najwyższy USA nie podjął dotychczas żadnej decyzji, w efekcie pozwalając na wejście teksańskiej ustawy w życie. Według nowych przepisów, w tym stanie wykonanie aborcji będzie niedozwolone po tym, jak u dziecka w łonie matki zostanie wykryte bicie serca. Zwykle dzieje się to już w szóstym tygodniu ciąży. Wyjątkiem od zakazu są przypadki zagrażające życiu matki lub kiedy aborcja może zapobiec. Cytat poważnemu ryzyku znaczącego i nieodwracalnego upośledzenia ważnej funkcji cielesnej kobiety. Koniec cytatu. Według ekspertów, wejście w życie ustawy przy bierności Sądu Najwyższego może zwiastować koniec dotychczasowego kształtu prawa aborcyjnego w całych Stanach Zjednoczonych. Teksańska ustawa jest bowiem sprzeczna z dotychczas obowiązującymi precedensami wyznaczonymi w 1973 i 1992 roku przez wyroki Sądu Najwyższego w sprawach Roe contra Wade i Casey contra Planned Parenthood. Wyroki te w praktyce zakazały ograniczania tzw. prawa do aborcji przed osiągnięciem przez dziecko zdolności do samodzielnego przeżycia, to jest przed 20-22 tygodniem ciąży. Lockdownowy terror i niekończący się reżim sanitarny niczego nie dały. W australijskim stanie Victoria gwałtownie wzrasta liczba zakażeń koronawirusem. Władze regionu zdecydowały w związku z tym o przedłużeniu obostrzeń o kolejne trzy tygodnie. Gwałtowny wzrost zakażeń oznacza, że w poniedziałek wykryto 76 nowych infekcji, a we wtorek 120. Oznacza to, że niecałe 200 nowych zakażeń w ciągu dwóch dni w liczącym sobie 6 milionów ludzi australijskim stanie. Tak przeraziło władze, że jeszcze bardziej zadba ona o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Co ciekawe, władze Wiktorii za taki stan rzeczy obwiniają samych mieszkańców stanu, którzy niechętnie szczepią się przeciw COVID-19. Premier tego stanu Daniel Andrews zapowiedział, że restrykcje zostaną złagodzone, gdy 70% dorosłej populacji regionu zaszczepi się przynajmniej jedną dawką. Ponad połowa ludności Australii objęta jest lockdownem. Najbardziej restrykcyjne przepisy sanitarne obowiązują w Melbourne, Sydney i stolicy kraju Canberra. Od początku tzw. pandemii w całej Australii liczącej około 25 milionów ludzi koronawirusem zaradziło się 55 tysięcy osób, z których 1012 zmarło. Adamie Niedzielski, Waldemarze Krasko, Wojciechu Andrusiewiczu, fanpage'u Szczepimy się, nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą drogą! W liście pasterskim odczytanym w niedzielę 29 sierpnia w słowackich kościołach biskupi wezwali wiernych do zgłaszania chęci udziału w czterech publicznych spotkaniach z papieżem Franciszkiem podczas jego wizyty w dniach od 12 do 15 września. Do 25 sierpnia zarejestrowały się w sumie tylko 33 tysiące osób. Wstęp na spotkania mają jedynie osoby w pełni zaszczepione. Rzecznik słowackiego episkopatu, ksiądz Martin Kramara, wyjaśnił, że zainteresowanie ludzi jest ogólnie niższe niż oczekiwano. Biskupi zachęcają do osobistego udziału w spotkaniach z Ojcem Świętym, zdając sobie sprawę, że sytuacja w tym zakresie jest bardzo skomplikowana i tym bardziej zwracają się do osób, które nie mają żadnych przeszkód, by wzięły udział w spotkaniach. Episkopat wezwał wiernych, aby potraktowali konieczność rejestracji jako ofiarę dla Kościoła i zbawienia dusz nieśmiertelnych. Przyjdźcie osobiście, aby stworzyć wspólnotę jedności braci i sióstr, którzy chcą kroczyć z Maryją i Józefem drogą za Jezusem. Nie siedźcie w domu, drodzy bracia i siostry. Przyjdźcie, Bratysława, Preszów, Koszyce i Szasztyn na was czekają. zaapelowali biskupi w kraju, gdzie katolicy stanowią około 62% społeczeństwa. Czyli prawie 3 miliony 800 tysięcy osób. Takiego wyniku nie można nazwać inaczej jak frekwencyjną porażką. W wywiadzie dla słowackiej agencji prasowej TASR znany publicysta Juraj Hrabko zwrócił uwagę, że na tak niskie zainteresowanie papieską pielgrzymką składa się kilka czynników. Według niego z jednej strony jest prawdą, że Słowacy są przyzwyczajeni do podejmowania decyzji w ostatniej chwili. Ale z drugiej strony okazuje się, że nawet autorytet papieża nie jest w stanie zmusić ich do szczepień, aby mogli go zobaczyć na żywo. Jeśli rząd nie zmieni swojej pierwotnej decyzji o dopuszczeniu na spotkania z papieżem Franciszkiem tylko osób zaszczepionych, Słowacji czeka kompromitacja. Uważa Hrabko. Nawiązując do obecności papieża na mszy świętej kończącej Światowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie 12 września, powiedział, że samo w sobie jest nie do pomyślenia, że obecność wiernych podczas wizyty papieża mogłaby być mniejsza w ciągu czterech dni na Słowacji niż w ciągu siedmiu godzin na Węgrzech. Hrabko wskazał na ryzyko, Związane z tym ważnym wydarzeniem przede wszystkim ze względu na trudny do oceny stan zdrowia papieża i rozwój pandemii na tym etapie. Jego zdaniem nie można całkowicie wykluczyć nawet odwołania wizyty w dotychczasowym terminie i odroczenia jej na czas nieokreślony. W przestrzeni publicznej wskazuje się również na spadek religijności Słowaków z powodu zamknięcia kościołów w czasie epidemii koronawirusa. Przez kilkanaście miesięcy tamtejsi katolicy mieli znacznie utrudniony dostęp do nabożeństw, a przez miesiąc obowiązywał nawet całkowity zakaz wstępu do świątyń. Wierni niechętnie wracają do praktyk sprzed lockdownu. Słowacy obawiają się także trudności związanych z decyzjami administracyjnymi wokół konieczności organizacji imprezy masowej w reżimie sanitarnym na dwie godziny. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej w Szaszcin. Teren pielgrzymkowy zostanie zamknięty. Nawet z Bratysławy, oddalonej zaledwie o 70 km, trzeba wyjechać autobusem na miejsce pielgrzymki o 3 lub 4 nad ranem, aby zdążyć zająć miejsce w wyznaczonych sektorach. Z bardziej odległych części kraju trzeba będzie przyjechać jeszcze wcześniej. Według dziennika Postoj także wielu młodych ludzi nie jest zainteresowanych wizytą papieża, co widać również po reakcjach na wezwania do podjęcia wolontariatu w czasie papieskiej wizyty. Jak podkreśla gazeta, młodzi ludzie są często pod wpływem al alternatywnych mediów, nie tylko odnośnie szczepień, ale także w stosunku do Ojca Świętego. A może po prostu tym w tym samym czasie biorą udział w nowej świeckiej i jak widać nie tylko świeckiej tradycji, jaką jest tak zwany czas dla stworzenia, określany jako Międzynarodowe Święto Ekumeniczne, które łączy chrześcijan w modlitwie i działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Rozpoczął się 1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, a kończy 4 października, w Dzień Świętego Franciszka. Widać więc, że musi to być bardzo ważne święto, skoro trwa prawie tyle, co cały liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To był raport PCH24. Jacek Ożuk. dziękuję za uwagę i przypominam o możliwościach wsparcia naszego kanału. Do zobaczenia.